Więc jeszcze raz dzień dobry wszystkim zgromadzonym. Ja nazywam się Nikodem Rodziński. Od roku jestem specjalistą do spraw reklamy programatycznej w MTA Digital. Natomiast ostatnie dwa lata, no w zasadzie okres 2021-2023, byłem social media managerem w Polska Press Grupie, czyli jednej z największych grup medialnych w Polsce. Miałem przyjemność przez 5 lat być również dyrektorem do spraw marketingu w stowarzyszeniu non-profit. Moimi konikami czuję się trochę jak pytanie 1 z 10, tam zawsze są takie przedstawienia. Moim konikiem jest digital marketing i holistyczne podejście do tego, więc myślę, że nie będziecie się nudzić ze mną na webinarze, a tym bardziej na kursie. Co teraz? Ja się przedstawię. Dzień dobry. Jeszcze raz. Tymoteusz Tymiński. Ja zajmuję się mediami społecznościowymi już od 8 lat będzie. Mam doświadczenie jakby szerokie w mediach społecznościowych, ponieważ działałem w administracji państwowej, w agencji marketingowej, w dużym domu mediowym, czyli Polska Press Grupa, a teraz od tego roku tworzę, jakby bazując na swoich własnych doświadczeniach, tworzę własną agencję Tripla Pro, która obsługuje galerie handlowe w Polsce, jeśli chodzi o marketing, o media społecznościowe i eventy. I no mam nadzieję, że ze mną też się nie będziecie nudzić na dzisiejszym szkoleniu, tak samo jak i z Nikodemem. Nasze szkolenie jest podzielone na dwie części, czyli zaczniemy od teorii, a potem będą zadania praktyczne. No i ten creme de la creme, ta wisienka na torcie na samym końcu, czyli przejdziemy krok po kroku taki test bezpieczeństwa waszych profili w mediach społecznościowych. Każdy będzie mógł wykonać zadania i sprawdzić, czy na pewno wasze zabezpieczenia są na najwyższym poziomie, wszystko działa i włamanie się na wasze konto będzie minimalne. Jeśli coś w tym momencie jeszcze macie niedopracowane w zakresie bezpieczeństwa, to jesteśmy przekonani z Nikodemem, że po tych półtorej godziny włamanie na wasze konto zostanie zminimalizowane do 0,001%. Więc zaczynajmy. Po co w ogóle ten webinar został zorganizowany? Bo my będziemy z Nikodemem prowadzić szkolenie Social Media Manager już od września i będziemy tam omawiać bardzo ważne kwestie dla każdego specjalisty w tym zakresie. Ale to wszystko ma sens pod jednym warunkiem, to znaczy, że wasze działania będą bezpieczne, bo możecie mieć przygotowaną doskonałą strategię marketingową, być z fantastycznymi copywriterami, mieć super grafiki, wszystko działać będzie, będą reklamy, które będą przynosić lawiny, potopy lajków, komentarzy i udostępnień. I po prostu codziennie będziecie rano budzić się z potężną ekstazą szczęścia, że wam tak to wszystko fantastycznie funkcjonuje, ale będzie jeden szkopuł, obudzicie się kiedyś, będziecie próbowali się zalogować na wasz profil, czy to jest na Facebooka, czy na Instagrama, czy na LinkedIna i tak dalej, i okaże się, wyskoczy wam komunikat, nie ma takiego konta. Albo okaże się, że wchodzicie, a tam na pierwsze wasze posty będą zaczynać się od H i od K i w ogóle reputacja marki właśnie w tym momencie spadać będzie na łeb, na szyję i całe wasze doświadczenie legnie w gruzach, a wy będziecie pierwsze co to biegli do apteki po leki uspokajające, to żeby tak się właśnie nie działo, to po to jest ten dzisiejszy webinar. Czyli właśnie dowiemy się, dlaczego to bezpieczeństwo marki jest tak mega, mega istotne i co się może wydarzyć, jeżeli nie zachowamy
tego bezpieczeństwa i jak to może wpłynąć na wizerunek marki, który będziecie kreować, który kreujecie. Nikodem, i twoja część? I moja część, czyli poznamy phishing i inne metody. Postaram się nie zanudzać, to zrobiłem zestawienie kilku najpopularniejszych metod, z którymi się spotkacie. Podałem też przykłady własne, bo też się spotykałem z tymi metodami, dlatego że zarządzam tymi kontami, więc jestem na celowniku pewnych osób, które chciałyby uzyskać dostęp do tych kont, więc myślę, że na swoim przykładzie też omówię i pokażę wam, jakie są te metody. I myślę jeszcze, Tymek, dopowiem do tego, co mówiłeś. Mianowicie pomysł na webinar o zagadnieniu cyberbezpieczeństwa pojawił się też w naszych głowach w sytuacji, kiedy przypomnieliśmy sobie o naszym wspólnym znajomym, który też ma swoją agencję marketingową i stracił 10 tysięcy złotych przez to, że miał konto podpięte do menedżera reklam, zarządzał reklamami klientów, pobrał raz wtyczkę, której pobierać nie powinien i stracił dostęp do swojego konta, na którym było 10 tysięcy złotych. Więc myślę, że też z pragmatycznego punktu widzenia przyda się wszystkim ten webinar. Dokładnie tak. No dobra, czyli bezpieczeństwo wizerunku marki. Zacznijmy od takich standardowych zagrożeń, jakie mogą spotkać każdą markę w mediach społecznościowych. Ja to sobie podzieliłem na 5 części. Zewnętrzne, pochodzące z social mediów, oddolne, kontrole nad treścią i czynnik ludzki. I te 4 pierwsze, czyli te zewnętrzne, czyli coś, co się dzieje i ma wpływ na markę, ale jest jakby poza obszarem internetu, pochodzące z social mediów, czyli te kryzysy, które są jakby wywoływane na profilu marki, bądź poza profilem marki, ale w mediach, w przestrzeniach mediach społecznościowych, oddolne, bo jest jakaś grupa osób nieprzychylnych, która będzie organizować hejt na was, bądź jest utrata kontroli nad treścią. Tutaj jest wiele różnych przypadków źle wykorzystanych grafik, memów, błędów w komunikacji, źle przygotowanej strategii, ale te wszystkie 4 elementy pierwsze będziemy omawiać w trakcie szkolenia, już tego docelowego, na które oczywiście zachęcam was, żebyście się zapisywali. Te 4 pierwsze elementy kryzysów będziemy sobie omawiać tam. Natomiast dzisiaj będziemy się bardziej skupiać na tym czynniku ludzkim, związanym z bezpieczeństwem, bo prawda jest taka, że to od nas, od social media specjalistów, social media managerów, zależy to, czy te konta są bezpieczne. Nie możemy tego zwalić na osoby trzecie, na jakieś inne organizacje, na hakerów i tak dalej, tylko tak naprawdę to w dużej mierze zależy od nas, bo jeżeli my zabezpieczymy swoje konto, swój komputer, to my wpływamy na bezpieczeństwo tego profilu, na bezpieczeństwo nas w sieci, więc ten czynnik ludzki jest tutaj najbardziej istotnym elementem. No właśnie, bo potem często dochodzi do takiej sytuacji, że my coś źle zrobiliśmy, o czymś zapomnieliśmy i zapalałem się 1000 lampek, że nie dopatrzyliśmy, a powinniśmy od tego zacząć, czyli od podstaw. I takie 3 podstawowe elementy związane z komunikacją, związaną z bezpieczeństwem, to jest po pierwsze, to jest ta taka spójna polityka komunikacji firmy, tak, i pracowników w mediach społecznościowych. I to jest bardzo istotne, żeby każda agencja, czy nawet jeżeli jesteście freelancerami, to żebyście mieli taką swoją wewnętrzną procedurę komunikacji, czyli co można powiedzieć, czego nie można powiedzieć, jeżeli działacie na rzecz jakiejś marki, to musicie to po prostu wiedzieć, żebyście sami nie wywołali przez przypadek kryzysów. Po drugie, to jest struktura i role w firmie, w zakresie komunikacji, żeby każdy wiedział, kto za co jest odpowiedzialny, kto co może powiedzieć, jak wygląda proces akceptacji, bo bardzo często się zdarza, że się przygotowuje jakieś strategie,
przygotowuje się harmonogramy. No i dobrze, żeby ktoś to mógł zaakceptować i sprawdzić, żebyśmy nie wywołali niepotrzebnego kryzysu. No i ostatni element to jest procedury w zakresie bezpieczeństwa. Procedury, czyli co każdy pracownik powinien mieć zrobione. A zaraz o tym będziemy dokładnie mówić. Mówimy tutaj o weryfikacjach dwuetapowych, o takich podstawach bezpieczeństwa. No a jeżeli już się sytuacja kryzysowa wydarzy, to co z tym robić? Jak przeciwdziałać takim sytuacjom kryzysowym? Do kogo to zgłaszać? I taki dokument dotyczący rozwiązywania sytuacji kryzysowych, dobrze, żeby też w każdej firmie, w każdej agencji był przygotowany. No i jakie są ryzyka z tym czynnikiem ludzkim? No to tak jak jeżeli nie ma strategii, jeżeli nie ma tej całej polityki komunikacji, no to może dojść do sytuacji jakichś nieprzemyślanych wpisów, może dojść do sytuacji, że pracownicy zaczną się angażować w dyskusje na tematy polityczne, światopoglądowe, które mogą negatywnie wpływać na wizerunek marki. To jest krytykowanie firmy, to jest ujawnianie negatywnych sytuacji, nieprawidłowości. Bardzo często się tak zdarza, jeżeli ktoś odchodzi z firmy i w ramach, nie wiem, jakiejś zemsty zaczyna w tym momencie publikować jakieś treści. Ale co najważniejsze, chodzi o taką utratę dostępu do konta i włamanie na profil. I to jest sedno tego takiego bezpieczeństwa rozumianego sensu stricto. No i dochodzimy do tego, jak w piosence, jak do tego doszło, nie wiem, jak śpiewa Zenek Martyniuk, no właśnie, tak często bywa, jak do tego doszło. Budzimy się rano, znam wiele takich różnych sytuacji, nawet z grona rodzinnego, budzimy się rano po imprezie, próbujemy zalogować się na swoje konto firmowe, a tu bach, nasz profil prywatny nie istnieje już, nie mamy go i co gorsza, byliśmy jedynymi administratorami naszego profilu firmowego czy profilu firmowego, którymi zarządzamy w ramach agencji. Bo może też opowiem o takim jednym przypadku, o którym się ostatnio dowiedziałem. Do naszej agencji dołączył nowy pracownik, który mi opowiadał o tym, że w poprzedniej agencji był stworzony jeden fikcyjny profil, jednej fikcyjnej jakby osoby, do której każdy pracownik agencji miał dostęp, znał login, hasło. Była oczywiście tam włączona cała procedura weryfikacji dwuetapowej, ale był jeden fikcyjny profil stworzony, który był traktowany jako administrator w tej agencji dla wszystkich po prostu profili. To jest skrajną nieodpowiedzialnością, bo utrata tego jednego profilu powodowała w tej agencji taki przypadek, że agencja traciła dostęp do wszystkich zarządzanych profili innych marek. Więc uważajcie na to, zwracajcie na to uwagę, jeżeli nie wiem, pracujecie z jakąś agencją, sprawdzajcie, jak to działa, czy jest jedna osoba, czy jest więcej osób. Nie zgadzajcie się na coś takiego, żeby na jakichś fikcyjnych profilach to było wszystko prowadzone, ponieważ fikcyjne profile też są weryfikowane przez Metę i taki profil może zostać również zbanowany. Ale zacznijmy od tego, co tutaj jest powiedziane, napisane, czyli brak weryfikacji dwuetapowej. Obecnie każdy administrator profilu o statusie administratora musi mieć włączoną weryfikację dwuetapową. Natomiast nie dotyczy to innych ról na stronie, jak redaktora, analityka i tak dalej. Ale dla bezpieczeństwa konta dobrze jest, aby każdy miał włączoną weryfikację dwuetapową. I mówię tu nie tylko, jeśli chodzi o social mediów, specjalistów, menadżerów,
że wy powinniście mieć to zrobione, bo zarządzacie markami innych profili. Tylko to jest taka dobra praktyka, żeby każdy z nas miał włączoną weryfikację dwuetapową. Od tego się zaczyna tak naprawdę całe bezpieczeństwo w mediach społecznościowych. Żeby się nie logujemy się tylko i wyłącznie za pomocą login i hasło, bo bardzo często jestem przekonany, że wy też tak macie. Ja tego nie mam, ale już się wielokrotnie z tym spotkałem, że na własnych komputerach prywatnych robimy coś takiego, zapamiętaj nas, i nawet się z tego Facebooka nie wylogowujemy. I jesteśmy jakby ciągle zapamiętani, otwieramy laptopa, odpalamy Facebooka rano i już jesteśmy zalogowani. Nie róbcie tego, bo to jest najprostsza droga do utraty dostępu do profilu i do włamania się na wasze konto. Po drugie, przyjmowanie zaproszeń od nieznajomych. Bardzo często dostajemy, ktoś nas zaprasza. Na LinkedInie się to zdarza częściej, mam teraz takie ostatnie jakby moje odczucia, że ktoś nas chce dołączyć do grona, do swojej sieci kontaktów, niekoniecznie znajomych, nie jest to nasz znajomy, nie znamy się, ktoś chce nas obserwować. My takie zaproszenie przyjmujemy, albo i nie, ale w tym przypadku przyjmujemy, a potem taka osoba nam wysyła jakieś linki, żeby wejść, bo on ma dla nas jakąś ofertę, ciekawą propozycję, propozycję pracy i tak dalej, wysyła nam link. I to mogą być bardzo często linki, które no, wprowadzą do naszego systemu niepotrzebne zagrożenia, o których dokładnie potem będzie mówił Nikodem, więc na to zwracajcie uwagę. Podawanie danych także na forum właśnie, że ktoś do nas napisał, kogoś nie znamy, my komuś podajemy informacje. Po drugie, nawet często zdarza się tak, że rodzinie nie zalecam zapamiętywania loginu i hasła nawet na prywatnym laptopie. To od razu Natalia odpowiadam, nie zalecam, bo jeżeli twój laptop zostanie prywatny zhakowany, to droga prosta już jest otwarta, to tak jakbyś otworzyła drzwi do mieszkania, nie zamykała ich na noc, bo jesteś w domu, tak? Każdy może wejść. Podawanie swoich danych na forum. To często nawet bywa tak, że rodzinie, nie wiem, mamy konto do Netflixa, mamy konto do jakiegoś, nie wiem, sklepu na Allegro i tak dalej. I mówimy, to wejdź, zaloguj się do naszego profilu i sobie kup po prostu, albo nie wiem, dajemy dane do naszych kont, właśnie kont na Netflixie, Disneyu i tak dalej. I tam podajemy login i hasło. Powiedzmy, że nawet niektórzy są bardziej tacy już no jakby myślą nad tym, wysyłają login na przykład, nie wiem, Facebookiem, a hasło SMS-em, co też nie jest super jeszcze bezpieczne oczywiście, ale już trochę lepsze, ale na przykład nie wysyłamy to tym Facebookiem. I bardzo często się zdarza, że ten login służy także do logowania się do Facebooka czy do jakichś innych kont naszych w mediach społecznościowych, czyli już przy potencjalnym ataku zostawiamy 50% danych, bo mam nadzieję, że nie macie takiego samego hasła do Facebooka, Instagrama, LinkedIna i tak dalej, czy do Netflixa, bo to jest kolejna nieodpowiedzialność z naszej strony, gdybyśmy do czegoś takiego doprowadzili. Zostawianie otwartego laptopa, no to nie wiem, sytuacja jest w pracy, bo mam nadzieję, że nikt w domu z waszych członków rodziny nie chciałby przejąć dostępu do waszego konta, ale nie róbcie tego też w pracy. Czasem mamy dzieci mogą podejść, coś kliknąć, wysłać przypadkowo nawet, coś napisać, więc nie zostawiamy otwartych laptopów. Brak haseł lub słabe hasło zabezpieczające komputer, czy w ogóle nawet nie mówimy tylko o komputerze, ale o wszystkich innych profilach, nie stosujemy typu kuwerty czy 1, 2, 3, 4, 5 swoich imion, nazwisk jako haseł. Róbmy mimo wszystko kombinację składającą się z cyfr, znaków specjalnych, dużych i małych liter, i te ciągi słów nie mogą układać się w żadną logiczną całość. Jakub pisze o UBK-u, w
tej prezentacji też będzie mowa o UBK-u. Jesteśmy na to przygotowani, żeby wam powiedzieć. Korzystanie z laptopa w miejscu publicznym, też na to uważajcie. Nigdy nie wiadomo, kto się czai za wami, że będzie chciał podejrzeć, co robicie. Nie wiem, zrobi zdjęcie, nagra coś. Uważajcie na takie rzeczy. Jeżeli korzystacie, no to w taki sposób, żebyście nie udostępniali podczas logowania się albo wpisywania jakichś ważnych danych. Nikt nie widział po prostu tego, co robicie po prostu na swoim laptopie. Tutaj myślę, że dobre pytanie Natalia zadała, to właśnie w jaki sposób wszystko zapamiętać, jeżeli wiesz, do innych kont, do różnych kont mamy różne hasła. To mamy na to sposób. W dalszej części prezentacji o tym jest mowa, więc może nie będę wyprzedzał i zabierał Nikodymowi roboty dzisiejszej, żebym mógł powiedzieć, więc będzie Natalia o tym też mowa. A niewylogowywanie się ze swojego profilu na urządzeniu obcym. Często się tak zdarza, że nie wiem, zapomnieliśmy laptopa zabrać, nie mamy telefonu przy sobie, nie wiem, a jest jakaś sytuacja, że musimy coś opublikować albo coś sprawdzić i mówimy, nie wiem, męża, żony, kolegi, przyjaciela, kogokolwiek, czy może dać nam telefon, komputer, bo musimy się zalogować. Logujemy się, publikujemy coś i zapominamy się wylogować. To jest jakby już, no to już jest taki hardkorowy, bo wtedy tak naprawdę komuś daliśmy już nasz dostęp do naszego profilu. Pamiętaliśmy, żeby się wylogować, ale fajnie by było, że jeśli się nawet wylogujemy, to potem wracamy do domu i jeszcze usuwamy nasz dostęp do naszego konta z urządzenia. To potem Nikodem wam ładnie pokaże, żebyśmy taką mieli czystość urządzeń, z których się logujemy i które są bezpieczne. Pobieranie załączników niesprawdzonych źródeł mailowych, to już też o tym trochę było mowy. Brak systemu antywirusowego albo nieaktualizowanie tego systemu, to też jest kolejny przykład braku odpowiedzialności. Pobieranie, instalowanie wtyczek, to też tutaj właśnie Nikodem powiedział w przypadku naszego znajomego, który zainstalował i to spowodowało, że zostało włamanie na konto. I pobieranie aplikacji wyłudzających dane. Bardzo często teraz przychodzą do nas różnego typu SMS-y udające jakby oryginalne treści, nie wiem, z banku, z poczty, czy to InPost i tak dalej. Ostatnio słyszałem o PKP Intercity, że wysyła SMS-ami link do ankiety badającej komfort podróży i klikanie w ten link powodowało, że traciliśmy, znaczy no to nasz telefon był przejmowany przez obcych i Intercity miał ostatnio taką kampanię, że oni do żadnych swoich klientów ani podróżnych nigdy nie wysyłali żadnych ankiet badających jakość podróży. Ja to sobie tak trochę porównuję, że to taka internetowa forma włamań na wnuczka. Czyli do naszych bab, dziadków przychodzą ludzie, którzy się podają za policjantów, czy dzwonią, czy że to jest hydraulik, pan z gazowni i tak dalej. I nasze babcie czy dziadkowie mówią: dobrze, dobrze, to proszę wejść tutaj, tak, pan policjant dzwoni, że o, pana wnuczek miał wypadek i trzeba 10 tysięcy szybko przelać na nasze konto, bo z jakichś tam różnych powodów policja potrzebuje tych pieniędzy i nasi dziadkowie wierzą. I nam, młodym, wydaje się to śmieszne i zawsze mówią: ale babciu, jak możesz o tym pomyśleć, żeby 10 tysięcy komuś oddać? Przecież gdyby coś się stało, to bym do ciebie zadzwonił i tak dalej, i tak dalej. I wydaje nam się, że to jest niemożliwe, żeby być tak naiwnym. A w tym świecie internetowym czasem jesteśmy równie naiwni, bo po prostu, nie wiem, dostaliśmy SMS-a, który jest podpisany Energa. Jeżeli nie opłaciłeś ostatniego rachunku, kliknij tutaj, żebyśmy nie wpisali cię do rejestru dłużników.
i nie zastanawiamy się tak naprawdę, bach, klikamy w ten link i dopiero jak już coś się wydarzy, to sobie zdajemy sprawę, aha, przecież Energa by tak nie zrobiła, nie wysłałaby w taki sposób powiadomienia o tym, że nas wpisuje na listę dłużników. Więc jesteśmy czasem równie naiwni w tym świecie internetowym i równie łatwo wpuszczamy obcych na nasze terytorium, czego robić nie powinniśmy. No i teraz Nikodem, przedstaw swój abecadło cyberbezpieczeństwa, tak, żeby każdy wiedział, z jakimi hasłami, z jakimi oszustwami, próbami wyłudzeń danych możemy się spotkać na co dzień. Tych słów na co dzień nie używamy, nie stosujemy, a w naszej pracy powinny być jak Ojcze Nasz na pamięć wymieniane i każdy powinien wiedzieć, co się może wydarzyć. Może nie wszystkie, ale większość. Dzięki Tymek za to długie wprowadzenie. Słuchajcie, te pojęcia może są ciężkie, dla niektórych mam nadzieję, że znane. Natomiast to jest 9 podstawowych, jest masa sposobów na to, jak wyłudzić wasze dane, natomiast te 9, myślę, że z którykolwiek tych elementów czy tych sposobów mieliście do czynienia na pewno. Zacznijmy od phishingu, czyli najbardziej spotykanego sposobu na to, jak wyłudzić wasze dane. Jest to nic innego jak sposób zdobycia waszych danych poprzez podszywanie się pod inne instytucje, firmy, eventy na przykład, nie wiem, możecie dostać SMS, że kurier na was czeka albo musicie zmienić dane w swoim banku. Więc phishing to jest nic innego jak podszywanie się pod dostawców usług, producentów oprogramowań przykładowo. Ale phishing działa w ten sposób, że można go wykryć, ale trzeba poświęcić na to trochę czasu i uwagi. Najczęstsze takie cechy charakterystyczne, jakie można spotkać przy phishingu, to są albo błędy ortograficzne, albo podejrzane adresy URL, albo prośba o podanie danych wrażliwych. No i tutaj już czerwona lampka, no bo kto SMS-em prosiłby nas albo w mailu o podanie hasła do konta. Takie rzeczy nie spotykamy w cywilizowanych firmach. I teraz przykład dla was na to, jak wygląda mail phishingowy. To jest przykład realny z mojej firmy. Testowaliśmy wśród pracowników, poszedł mail, który łudząco przypominał mail, który można dostać od LinkedIna, o tym, że pojawiło się, że nasz profil w zasadzie pojawił się 25 razy w tym tygodniu w wyszukiwaniu. No i mail wygląda legitnie, natomiast zwróćcie uwagę na adres e-mail i nie chodzi mi wcale o tą końcówkę, że via PSM, bo to jest push marketing i to jest strona, która wysłała tego maila, natomiast bardziej skupcie się na tym, no reply, często spotykamy małpa, ok, LinkedIn, jest wszystko w porządku, .authentication.com, no ale nasz mózg działa w ten sposób, że widzimy całe słowo i sobie dopowiadamy, natomiast tutaj pewnie tego nie widać, bo to jest screen i jakoś też pozostawia do życzenia, natomiast w miejsce i jest wstawione L, przez co link, w zasadzie adres e-mail wyglądał w ten sposób, a powinien wyglądać w ten sposób. Czyli zobaczcie, że jedna literka, zwłaszcza, że to stało koło T, więc dwie duże literki, można to pominąć. Zwłaszcza, że na pewno nie patrzycie aż tak skrupulatnie na adresy e-mail, skąd one przychodzą. Dzięki za whiteboarda. Tu jest ta literka L, natomiast tu powinno być I. Po lewej stronie macie przykład maila fałszywego, natomiast po prawej macie przykład maila prawdziwego. Jeszcze cofnę się. Po kliknięciu w link, czyli see all searches, najpewniej przeniesie was do fałszywego okna logowania do LinkedIna. Wystarczy, że podacie tam swoje dane, czyli adres e-mail, hasło i już wyślecie wasze dane do logowania gdzieś na wietnamskie serwery. W taki sposób to funkcjonuje. I drugi przykład phishingowy, tutaj bardziej myślę z naszego...
Bo nagle śledzę czat i nagle właśnie to samo napisała, że haker włamał się przez Messengera. No właśnie, to zobaczcie, to jest właśnie w ten sposób prowadzone. To też jest screen z mojego Facebooka. Dwie wiadomości od dwóch osób, które są moimi znajomymi, mam znajomych, natomiast jak widzicie, nie ma żadnej historii konwersacji, więc w sumie nigdy nie pisaliśmy. Znamy się, bo się znamy i tyle. I pierwszą wiadomość dostałem 23 lipca, jak widzicie, o godzinie 19, z pytaniem: witam, jak się masz? Jak widzicie, Facebook user, czyli konta już nie ma. Ciekawostka, te screeny zrobiłem 3 dni po dostaniu tych wiadomości, więc 3 dni wystarczyły komuś, żeby wysłał tyle wiadomości, ile mógł, a następnie usunął konto tej osoby, ewentualnie ta osoba zgłosiła włam na konto. Tak samo po prawej stronie widzicie, dostałem wiadomość o 3 w nocy, też od mojej znajomej, która pyta się: hej, jak się mam? No, myślę, że o 3 w nocy to ja śpię. I ona też na pewno spała. Jak widzicie, na te wiadomości nie odpisywałem, natomiast gdybym odpisał, najpewniej dostałbym albo prośbę o blika, albo link, który, w sensie link z prośbą, że wejdź w ten link, pomożesz mi, albo że nie wiem, prowadzimy jakąś zbiórkę. Uważajcie na takie rzeczy, bo wystarczy, że naprawdę wejdziecie w link i samo wejście w link, umówmy się, nic nie robi samo w sobie, natomiast robi to, że wchodzicie w link, strona wygląda łudząco podobnie do panelu logowania na Facebooka albo na maila. Wy przyzwyczajeni, no dobra, muszę się zalogować, no to się loguje, podajecie dane i tak naprawdę wysyłacie te dane do obcych ludzi, którzy potem wchodzą na wasze konto i wysyłają wiadomości do waszych znajomych i potem musicie odkręcać to i pisać do nowych znajomych, do waszych znajomych z nowego konta, że słuchajcie, miałem włamanie na konto, przepraszam, ale zignorujcie tamte wiadomości. Kolejny... Ja tylko mogę dodać jedną rzecz, Nikodem, przepraszam. Oczywiście, że tak. Czasem zdarzają się takie sytuacje na Facebooku, że są czaty grupowe na takiej zasadzie, że zagłosujcie na mnie, ponieważ biorę udział w konkursie, kliknijcie w ten link, polajkujcie to zdjęcie, bo dzięki temu mogę coś wygrać. I czasem może się zdarzyć, że tak po prostu bez pomyślenia klikniemy w ten link, a warto może czasem po prostu swojego znajomego, przyjaciela napisać oddzielnie: cześć, dostałem od ciebie taką, taką wiadomość, czy to prawda, że startuję udział w konkursie, bo dostałem maila, nie jestem pewien, czy tam wiadomość na Messengerze, nie jestem pewien, czy to jest na pewno od ciebie. Upewniajmy się, że kontaktujmy się po prostu ze swoimi znajomymi też, może face to face albo telefonicznie, upewniając się, czy na pewno ta wiadomość wysłana jest przez nich i naprawdę oni biorą udział w konkursie i chcą, żebyśmy na nich głosowali, wysyłali lajki. Ostatnio na kanale sportowym też był taki case, ale dobra, już nie zanudzając, przechodzimy do malware, czyli czegoś, co mi się kojarzy z bardziej dosyć brutalnym sposobem zdobywania danych, bo o wiele więcej danych jest wtedy wysyłanych. Malware to jest nic innego jak określenie na złośliwe oprogramowanie. Oprogramowanie to może mieć różne cele, od infiltracji po kopiowanie naszych danych. Malware może służyć do tego, żeby szyfrować nasze dane, usuwać pliki z dysku, kopiować pliki z dysku na inny dysk. Więc malware to jest, może przybrać postać albo wirusa, albo trojana. Spyware to jest właśnie oprogramowanie, które zbiera informacje o nas. Ransomware to jest oprogramowanie, które szyfruje dane. Mogliście słyszeć o firmach, które padły ofiarą ransomware i ktoś żąda na przykład $1 milion okupu za podanie hasła do danych, bo nagle ktoś się loguje w firmie, bo wszedł na maila, na którego nie powinien wejść, pobrał pewien plik, bądź wszedł na stronę i plik pobrał się w tle, został uruchomiony na przykład poprzez zrestartowanie komputera, no i te pliki zaczęły się szyfrować w tle, aż zostały zaszyfrowane. Kod zna tylko haker, więc potem może żądać po prostu 1 milion złotych okupu na przykład. I adware,
Kiedyś za dzieciaka pamiętam, miałem 10 lat i miałem Adware na komputerze. To jest prosty wirus. On pojawia się, znaczy my go widzimy po tym, że zaczynają pojawiać nam się reklamy w miejscach, których wcześniej ich nie było. Czyli na przykład włączamy komputer i w prawym rogu pulpitu pojawia się nagle reklama i myślimy, kurde, o, nie miałem wcześniej reklam w Windowsie, o co chodzi? Więc to jest nic innego jak Adware. Cechy charakterystyczne, z racji tego, że są to pliki, no to pewnie macie spowolnienie systemu, nagłe pojawienie reklam w miejscach, gdzie ich nie było, aplikacje w tle, no i wysyłanie plików, wiadomości, e-maili do znajomych, tak jak przed chwilą. I tutaj mam case study dla was. Na LinkedInie dodałem pewną osobę z Indii, pisząc, że jest dyrektorem zarządzającym, czy nie chciałbym zrobić im kampanii na Facebooku. I w rozmowie wyszło, że dał mi dostęp do pewnego dysku i na dysku był plik RAR, archiwum RAR. Otworzyłem i znajdowało się tam takie coś. No i już widzimy, że to jest jobdescription.visualbasestudio. To jest skrypt. Skrypt napisany w języku VBS. Po jego uruchomieniu, ja go oczywiście nie uruchomiłem w miejscu pracy ani na swoim komputerze, został uruchomiony w bezpiecznym środowisku. No i okazało się, że ten plik zbiera wszystkie zapisane hasła na komputerze, dane dostępu i wysyła to na wietnamskie serwery. To dosłownie na wietnamskie serwery, więc jedno uruchomienie i tak naprawdę wasze dane lądują gdzieś, gdzie nie macie pojęcia. Spoofing SMS to jest to, o czym już było mówione i Tymek też trochę o tym mówił. Ty mówiłeś, Tymek, chyba o SMS-ach z PKO, jak dobrze pamiętam. No, Energa, czy Intercity teraz, czy InPost. Dokładnie. Więc spoofing SMS... Dopłać paczkę 2,40, żebyś mógł ją odebrać. Tak, dokładnie. Takie SMS-y. Zobaczcie, charakteryzują, mogą się charakteryzować tym, że zobaczcie, jest sobota i godzina trzecia w nocy. To był akurat mega słaby spoofing, ale ktoś może się nabrać. Ktoś może uwierzyć, że adres i kod pocztowy kuriera są niespójne, więc ktoś myśli, okej, czekam na paczkę, tej paczki nie ma, dostałem SMS w sobotę, może chcą mi ją dostarczyć. No i klikasz link. No ale już widzimy, że sam link też jest dosyć fałszywy, bo qrko.de, więc niemiecka domena. Jest to na pewno podejrzane, natomiast bywają lepsze spoofingi, na które musimy uważać. I te spoofingi, tak jak pewnie już kojarzycie, one wszystkie kierują na jakiś adres URL, no i teraz zależy, czy to jest strona do logowania, czy może strona, gdzie trzeba pobrać jakiś plik. Metod jest kilka na to, jak zdobyć wasze dane. Brute force to jest najbardziej klasyczna sposoba zdobycia dostępu do waszych danych. Mianowicie polega na tym, że ktoś ma fizyczny dostęp albo do waszego urządzenia, albo ma dostęp do waszego konta. Czyli wystarczy, że na przykład zna wasz adres e-mail, podpina program, który generuje możliwe kombinacje haseł, no i czekasz, pewne hasło, pewna kombinacja się uda. Powiem tak, no fizycznie nie ma hasła nie do złamania, tylko kwestia w tym, że jedno hasło można złamać w jeden dzień, a inne hasło można złamać w 1000 lat. Dlatego tak ważne jest robienie znaków specjalnych, dużych, małych znaków, wykrzykników, znaków zapytania, bo to są znaki specjalne, które powodują, że dany program do łamania haseł potrzebuje o wiele więcej czasu, żeby wygenerować prawidłową kombinację haseł. Więc brute force, uważajcie na to, użcie hasła, które mają najlepiej powyżej 6 znaków i zawierają znaki specjalne. Dzięki temu macie pewność, że wasze hasło nie jest tak łatwe do zgadnięcia, do wygenerowania przez taki program. Ostatni rodzaj to są keyloggery. To jest nic innego jak urządzenie podpinane do waszego kompa, czy to przez USB, czy w inny sposób. I keyloggery, jak sama nazwa wskazuje, one rejestrują to, co wy robicie na waszej klawiaturze. Czyli taki keylogger wykrywa, ok, jest uruchomiona przeglądarka, a w przeglądarce jest taka i taka karta,
Na klawiaturze jest input, czyli są naciskane konkretne klawisze i ktoś już może się domyśleć, że chodzi o wasze hasło, adres e-mail. Keyloggery były popularne do modów z Minecrafta. Były kiedyś afery na polskim YouTubie o to, że keyloggery były dołączane do modów z Minecrafta, do plików z modami z Minecrafta i te keyloggery akurat kradły konta na Steamie i na Mojangu. Więc to nie jest bajka to, o czym mówię, tylko takie rzeczy dzieją się naprawdę i keyloggery też są aktywne na scenie hakerskiej zdobywania danych. I teraz krótki, w zasadzie to jeszcze zanim to, tak. To krótkie wskazówki o to, jak dbać o wasze bezpieczeństwo, kiedy jesteście social media managerem. No i może tym, jak ty powiedz. To podstawa to jest regularna zmiana haseł. Minimum co 90 dni powinniśmy generować nowe hasło, składające się, tak jak już Nikodem przed chwilą wspomniał, z minimum 6 znaków, które powinny zawierać w sobie z duże, małe litery, cyfry i znaki specjalne, czyli te 4 elementy powinny się znaleźć. Nie używamy starych haseł, to nie jest tak, że zmiana co 90 dni, ale operujemy na 2 hasłach, czyli przez 1 kwartał używamy jednego hasła, potem przez 2 kwartał drugie hasło, a w 3 kwartale wracamy do tego samego hasła, które było w 1 kwartale, tego nie robimy, czyli co 90 dni zmieniamy hasło i zmieniamy hasło na nowe. Wymyślamy je w ogóle od zera. I też nie wymyślajmy sobie haseł, że te nowe hasło będzie różniło się od starego pierwszą tylko literą albo pierwszym jakimś znakiem, a cała reszta będzie taka sama, bo to jest, no, to jest lifting hasła, a nie wymyślenie jego nowego. Po drugie, sprawdzamy regularnie, czy twoje dane nie krążą po internecie i teraz prośba, żeby ten link pojawił się na czacie. No to właśnie się pojawił. A propos właśnie linków, jeżeli ktoś się boi kliknąć, no wystarczy też oczywiście napisać w Google, tak? No bo tutaj też drażliwy temat dzisiaj mamy, to w razie czego możecie sobie wpisać to w Google i też wam strona wyskoczy. Tak, i tutaj sobie wpisujecie swój adres mailowy. Ja podam swój, którego używam najczęściej w różnych, na różnych witrynach i ta strona działa w ten sposób, że przeszukuje wszystkie znane bazy danych, które pochodzą z włamań, z tak zwanych data breaches, czyli wysypów waszych informacji. No i ta witryna przeszukuje te bazy w poszukiwaniu waszego adresu e-mail. I jeżeli pojawił się adres e-mail, to macie wtedy, jeżeli wasz adres e-mail pojawił się w jakiejś bazie, no to pojawia się czerwone tło. Gdzie już twój mail się został ujawniony? O, bardzo proszę, Canva miała... W Canvie. Włam. W 2019. I teraz tak, compromise data to jest mój adres e-mail, moja lokalizacja, imię, hasła i moje niki. Drugi wysyp danych to był 2019 rok. I to, co się pojawiło w bazach, to jest adres e-mail i hasła. No i w trzeciej bazie danych też pojawiły się moje dane. To jest adres e-mail i hasła. Więc zobaczcie, że konta, które korzystały z tego adresu e-mail, dane tych kont wypłynęły w tych trzech exploitach. I jak tylko dowiedziałem się o tym, jak tylko zobaczyłem, że o, mój adres e-mail jest w tych bazach, no to jak najszybciej zmieniłem hasło. Bo... No i więc sprawdzajcie w miarę regularnie to, czy wasze hasło nie zostało w jakiś sposób udostępnione z baz danych. W szczególności róbcie to, no oczywiście systematycznie, powiedzmy, że teraz na 90 dni, ale w szczególności róbcie to w sytuacjach, kiedy w mediach jest duża informacja, że nastąpił jakiś wysyp naszych danych. Bardzo często o takich sytuacjach informuje Ministerstwo Cyfryzacji, że doszło do wycieku dużej ilości danych. No to
no to albo sprawdzajcie tutaj, albo w takich sytuacjach nie czekajcie, tak, nawet czasem sugerowałbym nie czekać, tylko te swoje loginy, hasła zmieniać od razu dla waszego po prostu bezpieczeństwa i komfortu psychicznego, żebyście się nie musieli budzić kiedyś rano i dowiedzieć się, że wszystko straciliście. Dobrze. O, Julii też w Canwie. Bardzo nam przykro, Julia. To był akurat duży błam. Znaczy tam było 170 milionów danych, więc też weźcie pod uwagę, że zanim ktoś się dokopie do waszego hasła, no to musi przegrzebać się przez 100 milionów haseł innych osób. No więc tak, ale ktoś może być czas... numerem jeden na tej liście, właśnie. Pechowo. Może być numerem jeden, niestety. A korzystajcie z menadżerów haseł. I tutaj Nikodem, powiedz, co najbardziej polecamy? Ja polecam w zasadzie dwa, z tym, że jedno jest płatne. To rozwiązanie nazywa się lastpass.com. Jest płatne. My tego używamy w swojej firmie i ono przechowuje nam hasła w ogóle. Menedżer, tak się odmienia chyba, prawda? Haseł działają w ten sposób, że one są kontenerem haseł. Czyli dobry program ma tę opcję, że po pierwsze sam wygeneruje nam odpowiednie hasło do stron i te hasła są mega ciężkie, więc wy ich nie zapamiętacie, nie ma opcji, a po drugie one przechowają te hasła, więc żeby z tego korzystać, to są dwie opcje, albo to działa jako wtyczka do przeglądarki, albo to działa w ten sposób, że to jest program, który musicie uruchomić na waszym komputerze. W obydwu przypadkach, żeby korzystać, to musicie najpierw ustalić master password, czyli hasło dostępu w ogóle do tego kontenera haseł. Jeżeli zalogujecie się, to wtedy macie dostęp do wszystkich swoich haseł. Więc... Czyli tak musicie wymyślić jedno hasło takie... No mega trudne, nie? Takie naprawdę, które to będzie hasło, które chroni wszystkie wasze hasła. Ja osobiście mimo wszystko i tak na przykład hasła do banku bym w menedżerze haseł nie zapisywał. To taka moja, nie? Jakby uważam, że nie wiem, zapiszmy sobie to w pamiętniczku i trzymajmy to pod łóżkiem, jeśli naprawdę mamy problem z pamięcią. Ale po co się niepotrzebnie narażać na jakieś tutaj banki łamania. Zresztą też mają opcję, że żeby się zalogować do serwisu, to często musisz potwierdzić tę aktywność na telefonie. Tak, albo na to taki jest ta system. Weryfikacja dwuetapowa. Mimo wszystko. Dokładnie. Tak. Więc pamiętajcie właśnie o weryfikacji dwuetapowej, żeby korzystać z niej. Nie instalowaniu niezweryfikowanych wtyczek i użyciu UBK, o którym tutaj już wspominał wcześniej Kuba? Jakub o tym wcześniej wspominał. Universal Second Key, Second Factor. To może od razu przejdziemy do tego. Najpierw powiem wam o tym, czym jest 2FA, czyli Two Factor Authentication. Ogólnie to jest nazwa na metodę podwójnej weryfikacji, dwuetapowej weryfikacji. Polega to w skrócie na tym, że logujecie się na jakiejś stronie i żeby zalogować się, w zasadzie dokończyć proces logowania, musicie potwierdzić to logowanie albo wpisując kod z adresu e-mail, albo wpisując kod SMS, albo na przykład możecie dostać połączenie telefoniczne z kodem, bądź na przykład, co ja bardzo polecam i co jest opisane na tym slajdzie, pobrać aplikację Google Authentication. Ona polega na tym, że większość w zasadzie stron to jest taki domyślne rynkowe urządzenie, więc większość stron jest przystosowana do tego, żeby wygenerować wam dostęp do waszego konta właśnie przez aplikację mobilną. Wy wchodzicie sobie w Google Authenticator, skanujecie kod QR bądź podajecie dane strony, czyli wasze hasło, wasz adres e-mail i aplikacja generuje co ileś sekund nowe hasła dostępu. Więc powiedzmy, chce się zalogować na Facebooka, podaje swoje hasło, podaje swój login i Facebook powie OK, zanim się zalogujesz, podaj nam jeszcze hasło
podaj nam jeszcze te cyferki, które masz w swojej aplikacji. Dzięki temu mamy potwierdzenie tego, że nasze dane będą bardziej bezpieczne niż byłyby bez aplikacji, bo żeby ktoś mógł zalogować się na nasze konto, musi mieć jeszcze nasz smartfon. Bez naszego smartfona będzie ciężko z tym. I drugim sposobem to jest YubiKey, to jest tak zwany Universal Second Factor i to jest już fizyczne narzędzie. Działa trochę jak pendrive, tylko że to jest taki pendrive, który przechowuje wasz unikalny ID, wasz unikalny kod użytkownika i będziecie mogli zalogować się na przykład na Facebooka dopiero wtedy, kiedy YubiKey będzie wykryty przez wasz komputer. Czyli jeżeli ktoś w Wietnamie chce się zalogować i powiedzmy ma również wasz numer telefonu, więc jakimś cudem odczyta kod SMS, no to jest po waszym koncie. Natomiast jeżeli zakupicie YubiKey, to jest koszt około 200-300 zł. Natomiast jeżeli zakupicie właśnie YubiKey, to ktoś, żeby zalogować się na wasze konto, musi znać wasz adres e-mail, login, ale również mieć taki klucz podpięty albo do laptopa, albo do komputera. Bez niego nie ma opcji, żeby zalogować się na konto i YubiKey czy inne Universal Second Factor to są najbardziej bezpieczne rozwiązania, jakie istnieją w tym momencie do użycia konsumenckiego. Więc to polecamy, natomiast wiadomo, że nie każdego stać na takie rozwiązanie, nie każdy chce się bawić, więc szczerze naprawdę Google Authentication czy Google Authenticator tak naprawdę to jest znaczy, to jest aplikacja. Podstawa, nie? Nie kodem, powiedzmy, to jest podstawa, to powinien mieć każdy. To jest I to mówimy, czy to o dostępie do kont Google, do Facebooka, jeżeli jesteśmy adminem, w zasadzie do wszystkiego. I też pamiętajcie, polecamy, że bardzo często weryfikacja dwuetapowa na przykład jest przez Facebooka też prowadzona i robimy ją w taki sposób, że prosimy o wysłanie przez Facebooka na nasz adres, na nasz numer telefonu SMS-a z Facebooka. Może też dojść do takiej sytuacji, że nasz telefon już jest został, że tak powiem, przejęty i ktoś czytuje nasze SMS-y i taki sposób też może po prostu się logować na nasz profil, czyli jakby jest weryfikacja dwuetapowa, ale weryfikacja polegająca na, że Facebook wysyła na nasz numer telefonu kod SMS, ale że nasz telefon już jest przejęty, zainfekowany, o czym możemy nawet nie wiedzieć i ktoś ma możliwość czytywania tych SMS-ów, no to w tym momencie sobie tego SMS-a, ten kod z tego SMS-a wpisuje i bardzo często dochodzi do takich sytuacji w nocy, kiedy my po prostu sobie śpimy, snem głębokim i nawet nie wiemy o tym, że ktoś taką operację na naszym telefonie wykorzystuje. Dokładnie, ogólnie zgubić telefon, myślę, że w dzisiejszym świecie to jest coś strasznego. I teraz słuchajcie, mamy dla was krótką checklistę security, krótką checklistę bezpieczeństwa, o to jak zadbać o na co wszyscy na czekaliście przez tą ostatnią godzinę, żebyście mogli sprawdzić, na ile jesteście na ten moment zabezpieczeni. Czy stosujecie wszelkie możliwe zabezpieczenia? I słuchajcie, na slajdzie macie adres www, który pewnie Norbert już wkleił na czat. Można też ten kod zeskanować QR. On prowadzi dokładnie na taką samą witrynę, jaki adres jest podany tutaj. Natomiast nie polecam wchodzić z telefonu, dlatego że nie wszystkie ustawienia są dostępne w aplikacji mobilnej. No dobra, to zaczynamy. Mam nadzieję, że w link już weszliście. Oczywiście, żeby wejść w ten link, musicie poprawnie zalogować się na Facebooka. I po przejściu w link powinno wam się pojawić takie okno. I pierwszym krokiem, jaki chcę, żebyście wykonali, żeby zadbać o wasze bezpieczeństwo waszego konta, klikacie, macie sekcję uwierzytelnianie dwuskładnikowe, autoryzowane logowania, wyświetl i macie listę logowań na urządzeniach mobilnych. Jak widzicie, mam tylko 4. Zaraz wrócę do prezentacji, tam jest napisane, w sensie tam zrobiłem screena, gdzie jeszcze było wiele więcej tych logowań. Możecie mieć długą listę sięgającą aż, nie wiem, do 2020 roku powiedzmy. Natomiast umówmy się, że logowania krótsze niż miesiąc możecie zostawić, jeżeli wiecie, że to jest wasze urządzenie
Natomiast dłuższe niż miesiąc, no to obowiązkowo usuwacie. Więc zaznaczamy sobie aplikacje, których nie chcemy. Klikam usuń i zostały mi dwa logowania. Z 10 sierpnia jestem pewien, że to jestem ja. Więc zamykam. I teraz zobaczcie, jak taka lista może wyglądać. Te logowania sięgają aż do 2020. Tutaj jeszcze w grę wchodzą przeglądarki, więc widzicie, tutaj jest Edge, Firefox, Chrome, na górze aplikacje, wszystko do usunięcia, bo może być tak, że nie wiem, sprzedajecie telefon swój i czasem powrót do ustawień fabrycznych niekoniecznie musi wam pomóc zabezpieczyć wasze konto, bo pewne dane być może mogą gdzieś zostać zapisane. Więc dla bezpieczeństwa usuwacie to, czego nie chcecie. Zostajemy na tej samej stronie i teraz case jest taki, że chcemy otrzymywać od Facebooka, chcemy dostawać od Facebooka, słuchajcie, to nie jest ta, jeszcze raz sobie udostępnię, nie chcemy dostawać od Facebooka, czy to jest ta? Nie, to jeszcze nie jest ta. Dobra, pokażę wam na tej prezentacji. Przechodzicie sobie do tej zakładki, na której byliście, czyli Norbi, jakbyś mógł mi prezentację udostępnić. Albo nie. Zrobię jeszcze inaczej, tylko muszę sobie znaleźć, gdzie to było. Być może to było to. Nie, to też nie było to. To też nie było to. Dobra, więc jeszcze raz prezentację i pokażę wam, o co mi chodzi. Te ustawienia macie na samym dole, na tamtej stronie, na której byliście wcześniej, i ustawiacie, że otrzymywanie powiadomień jest włączone. Tak samo na dole macie jeszcze opcję, żeby powiadomienia e-mail były włączone. Możecie to włączyć, natomiast obowiązkowo musi być włączona albo opcja powiadomień domyślna, albo opcja powiadomień na maila. To służy wam do tego, że jeżeli Facebook wykryje logowanie z urządzenia, które nie było wcześniej rozpoznane, z którego wcześniej nikt się nie logował, to wtedy Facebook powiadomi was o tym mailowo. I będziecie wiedzieć, że okej, coś jest nie tak, chyba pora zainteresować się, o co chodzi. I zostajemy cały czas na tej samej stronie. Jak zobaczycie, macie miejsce logowania. Na pewno macie sesję aktywną, bo jeżeli jesteście na tej stronie, no to macie sesję aktywną. Możecie mieć wiele miejsc logowania, natomiast przejrzyjcie sobie dokładnie, w których miejscach się logowaliście. Jeżeli jest na przykład nieznany typ urządzenia albo jest lokalizacja, której w ogóle nie kojarzycie, no to od razu klikacie trzy kropki i klikacie wyloguj się, no bo umówmy się, nie chcemy, żeby ktoś poza nami był zalogowany na nasze konto na Facebooku. Krok piąty. Nie dla każdego jest włączony, chociaż wydaje mi się, że Facebook od 2022 wprowadza to coraz szerzej i pewne konta muszą mieć włączone. Mianowicie chodzi o Facebook Protect. Jeżeli nie macie włączone, włączcie. Jeżeli macie włączone, to super. Facebook Protect to jest dodatkowe zabezpieczenie od Facebooka. Żeby mieć w ogóle Facebook Protect, należy mieć włączone właśnie tą weryfikację dwuskładnikową. No i Facebook Protect działa w ten sposób, że sprawdza siłę waszego hasła, sprawdza też jeszcze raz dokładnie wasze miejsce logowania. Jeżeli coś wykryje, to dostajecie powiadomienie, że wasze konto może być zagrożone i Facebook wysyła wam listę sugerowanych działań do podjęcia, żeby wasze konto było bezpieczne. Szósty krok, wchodzicie sobie na nowy link albo skanujecie. I ta podstrona będzie nam służyła do tego, żeby sprawdzić, jakie aplikacje mają dostęp do waszego konta. Jak widzicie, na moim ekranie jest masa aplikacji jak LockMe, BlaBla, Fuci, Pinterest, Żabka, Airbnb, Principles, OLX. To są aplikacje mobilne, które po prostu ja, żeby zalogować się do nich, podpiąłem je do swojego prywatnego konta na Facebooku, bo wiem, że to są aplikacje bezpieczne.
Natomiast jeżeli widzicie, że po pierwsze albo jakaś aplikacja wygasła, czyli jej zezwolenia do waszego konta wygasły i nie znacie tej aplikacji, albo w ogóle jest na tej liście aplikacja, której nie znacie, mogą to być jakieś gry, więc jeżeli to są gry, to w ogóle odepnijcie ją od swojego konta, to usuwacie takie połączenie, powiedzmy z Quiz House'a, chcę usunąć, klikam usuń. I ta aplikacja nie ma już dostępu do moich danych. Ciekawostka, jak sprawdzić, jakie dane wykorzystuje dana aplikacja, na przykładzie booking.com, klikacie wyświetl i edytuj. I teraz Facebook pokazuje wam, jakie informacje ta aplikacja zbiera. Czyli ja widzę, że booking.com wykorzystuje moje imię i nazwisko. O, powiadomienie mamy. Imię i nazwisko oraz zdjęcie profilowe. To są informacje, które wykorzystywane są do naszego konta, no bo nasze konto to jest imię, nazwisko, zdjęcie profilowe. Ale kolejny element to jest adres e-mail. On też jest wykorzystywany akurat w tym przypadku przez Booking do tego, żeby wysyłać mi na przykład spersonalizowane oferty, ale umówmy się, po co na przykład Grom jest mój adres e-mail albo imię i nazwisko. Bez sensu. Dlatego polecam wam usunąć wszelkie aplikacje, których nie jesteście pewni, no bo nie chcecie potem bawić się z zablokowanym kontem przykładowo. Teraz krok ósmy. Przechodzicie na kolejną zakładkę. Tym razem głównie jest ona kierowana do aktualnych social media managerów, którzy korzystają z zewnętrznych narzędzi służącym wam do zarządzania kontem klientów. Czyli to jest zakładka podobna do tej, co przed chwilą, ale poświęcona integracjom biznesowym. To polega na tym, że powiedzmy mamy narzędzie Napoleon CAD. To jest narzędzie, które służy nam social media managerom do zarządzania kontami klientów na Facebooku, na Instagramie, również na Twitterze, na LinkedInie, na YouTubie. Za pomocą tej aplikacji możemy moderować komentarze, usuwać komentarze, publikować treści, planować treści, stosować automatyzację itp. itd. I jeżeli widzicie jakąś integrację biznesową, która jest albo nieaktualna, albo dzisiaj nie spodziewacie, to po prostu usuwacie. Natomiast też, tak jak podobnie było w aplikacjach, tak samo tutaj, kiedy klikniecie wyświetl i edytuj, macie podgląd do tego, do jakich kont ma dostęp dana aplikacja biznesowa. Więc jeżeli na przykład widzicie, że przejdę na samą górę, na przykład macie zakładkę dostęp do profilu i postów za pośrednictwem konta na Instagramie. Widzicie, że powiedzmy jest zaznaczone to, a nie chcecie, no to odznaczacie, klikacie zapisz i macie pewność, że aplikacja ma dostęp wyłącznie na przykład do konta Supravis, do żadnego innego. Następny krok. Szczerze, rzadko spotykam się z tym, żeby ktoś to miał, natomiast przejdźcie sobie na strony secure.facebook.com i Facebook Pay. Facebook Pay to jest, umówmy się, rzadko spotykane rozwiązanie. Ono służy do tego, kojarzycie pewnie streamy na Facebooku i często jest tak, że są gwiazdki od Facebooka, że jest stream i ktoś dostaje gwiazdkę. No i to jest nic więcej jak to, że do Facebooka podpinacie swoją kartę lub inną metodę płatności jak PayPal i za pomocą tego kupujecie gwiazdki, którymi możecie, które służą do obdarowywania waszych ulubionych streamerów, więc możecie ich wspierać w ten sposób. Natomiast odradzam mieć jakąkolwiek kartę podpiętą pod Facebook Pay z prostej przyczyny, dlatego że jeżeli utracicie dostęp do konta, no to tutaj już jest łatwy sposób, żeby na przykład jak ktoś będzie cwany i nie będzie was lubił, to wykupi wam gwiazdki Facebooka za pomocą waszej karty zapisanej metody płatności, no i będzie nieprzyjemność po prostu. Więc tutaj jeszcze dodam jedną rzecz, bo Nikodem mówisz o gwiazdkach, nie wiem jak często kupujecie gwiazdki, ja jeszcze żadnemu nie kupiłem gwiazdki, ale drugą metodą, która bardzo
jest często wykorzystywana, żeby podpiąć kartę, to jest wpłacenie darowizn. Czy na przykład jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która prowadzi zbiórkę poprzez Facebooka na tak zwaną wirtualną skarbonkę i wtedy, żeby wpłacić pieniądze na coś takiego poprzez Facebooka, podpinamy swoją kartę. Więc w takich sytuacjach wasza karta też może zostać tam podpięta. Więc na to po prostu zwróćcie uwagę, czy nie wpłacaliście pieniędzy właśnie w taki sposób na wirtualne skarbonki, a czy na przykład, nie wiem, ktoś ma urodziny na Facebooku i, i wtedy Facebook mówi, a wyświetlając się komunikaty, już niedługo masz urodziny, może chciałbyś zorganizować zbiórkę na którąś z wybranych tam organizacji, no i my coś, są ludzie, którzy sobie coś takiego ustawiają, no i wtedy ich znajomi zamiast im kupić prezent, to wpłacają pieniądze na daną instytucję. No i żeby wpłacić pieniądze na tą daną instytucję, no to podpinają swoją kartę właśnie pod Facebooka do Facebook Pay. A no, więc w taki sposób też to się może wydarzyć. Dokładnie. I myślę, że przed nami ostatnia strona, już nie będziemy więcej żonglować. Ostatnia strona przed nami, na którą chcę, żebyście weszli, to jest strona z ostatnimi e-mailami od Facebooka. Po prostu możecie na niej podejrzeć sobie, jakie maile wysyłał do was Facebook w ostatnim czasie. Myślę, że to jest ta zakładka. Ona służy do tego, wyłącznie do tego, żebyście zobaczyli sobie, czy Facebook przypadkiem nie wysyłał do was mail, no bo wiadomo, możecie utracić dostęp do waszego adresu e-mail, a chcecie zobaczyć, czy Facebook nie wysyła wam jakichś maili odnośnie właśnie utraty dostępów albo przydzielonych dostępów albo zachowania na waszym koncie, którego Facebook nie jest pewien. Sprawdzacie to sobie na tej stronie. Tutaj akurat są maile dotyczące bezpieczeństwa. Inne maile to na przykład, że witaj na Facebooku. Więc ta strona służy do tego, żebyście mogli sobie przejrzeć, na jaki adres e-mail został wysłany, jaki mail i kiedy. To wam pozwoli też przejrzeć sobie, zrobić taki brief odnośnie tego, co się dzieje na waszym koncie, co się dzieje dobrego, co się dzieje złego, na co zwracać uwagę. I 14, ostatni już krok, no to proszę was, upewnijcie się, że macie łączone tu factor authentication. I tak jak mówiłem, w miarę możliwości nie korzystajcie z SMS-ów, a tym samym z numeru telefonu, dlatego że to jest dosyć, może nie, że łatwa, ale jeżeli ktoś się na tym zna, to myślę, że może uzyskać dostęp do waszych SMS-ów, więc korzystajcie najlepiej z aplikacji przeznaczonych do tego albo YubiKey, czyli Universal Second Factor. To są dwie metody, które polecamy. No i tak jak Tymek też mówił, stosowanie two-factor authentication jest obowiązkowe, jeżeli jesteście adminem na Facebooka lub chcecie zarządzać jakąś stroną na Facebooku. Nie ma opcji, żeby nie mieć włączonej weryfikacji dwuskładnikowej, dwuetapowej. No i co? I brawo! Tym sposobem wasze konto na Facebooku jest bezpieczne. Może niebezpieczne, ale bezpieczniejsze, bo tak naprawdę co zrobicie z waszymi danymi, z informacjami, które macie z dzisiejszego webinara, no to zrobicie z tym, co chcecie. Natomiast myślę, że jeżeli przyłożyliście się do tej checklisty, to wasze konto jest chociaż trochę bezpieczniejsze.